Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry ShakeZenFidget. Tym razem jesteśmy na Wojowniku, jesteśmy na W40 i dzisiaj będziemy zmieniać sobie ekwipunek, jako iż mamy zielone świątki, mamy 4 razy event, o którym mówiłem wczoraj w odcinku, to tutaj sobie zmienimy EQ i być może poklikamy lochy, to w zależności ile nam wyjdzie odcinka właśnie sama zmiana tego ekwipunku, ale tak myślę, że chyba dzisiaj, chociaż nie, może sobie najpierw się przebierzemy, a potem będę dalej kombinował, czy tutaj będę tą postać ogarniał, czy też nie, bo to wszystko zależy, wiecie, czy jakieś levele powbijam, czy coś, więc na razie myślę, że to sobie olejemy. Więc okej, tutaj mamy ekwipunek na punkty doświadczenia, w zasadzie już chyba 3% bym był w stanie sobie jakoś tutaj ogarnąć, ale na ten moment nie będziemy tego robić. Możemy w sumie w kiblu coś spuścić już, żeby tutaj mniej miejsca mi zajmowało. Także to sobie spuścimy, rozmontujemy. Tutaj mamy jakieś zbędne rzeczy. Co my dzisiaj chcemy? Buty, czyli to możemy w zasadzie na razie sprzedać. Cyk, cyk. I dobra, i oczywiście pierwsze co mi przyszło na myśl, że zapomniałem sobie wydropić itemków z ulepszoną jakością przedmiotu. Także będę to musiał teraz niestety zrobić, bo zapomniałem tego właśnie przed odcinkiem, ale okej. No myślę, że nam to nie zajmie wcale tak długo, jak się wydaje. No tutaj rękawice z jakąś runą, ale niestety nie to. No pasek to my mamy już, więc paski ignorujemy. Rękawice, punkty życia 3%. Już mi właśnie, ile ja tutaj mam run w ogóle? Kwadryliony, już prawie tutaj niedługo będę się zbliżał do kolejnej wartości, ale okej, tutaj jakąś misję zrobiliśmy dokładnie, więc dobra, no będę chciał z tej zbrojowni sobie znaleźć jeszcze dwa itemki na właśnie ulepszoną jakość przedmiotu, natomiast później sobie przejdę do znowu punkty życia 3%, no fajnie jakby tak epiki leciały, bo dzisiaj w ogóle będę chciał te epiki znaleźć już z punktami życia, a to wcale może nie być takie proste. PD tutaj jeszcze niestety 2%, o tam był hełm, nie sprawdziłem, standardowo, ulepszona jakość przedmiotu, są rękawice, dobra, super. I jeszcze tutaj byśmy chcieli, no paski nas nie obchodzą, będziemy chcieli, rękawice też nie, buty pominąłem, super, jest klata, ale niestety nie dla nas. Broni oczywiście nie sprawdzamy, bo nie ma to najmniejszego sensu, bo w broni nie może być ulepszonej jakości przedmiotu. Dobra, no dalej, no rękawice, buty może, no niestety nie. Mogłem to zrobić przed odcinkiem, tak, ja wiem, to jest akurat mój błąd, bo miałem to robić, a zapomniałem. No tutaj plus 10 średnich, ale to jeszcze nie mamy tej runy założonej, więc po prostu zignorujemy. Rękawice znowu, o mamy coś, plus 6, PD 2%, no nie jest to nic nie wiadomo jak dobrego, tu nam daje plus 12, no nie, no to na razie będziemy ignorować. Pamiętam oczywiście też o tym, że będę tutaj musiał tym towarzyszom podnieść levele, ale dzisiaj jeszcze nie robiłem awki w ogóle, dzisiaj jeszcze żadnego piwka nie mam wypitego ani nic, więc jakby po awce im te levele podniosę, to też na pewno tam w lochach jako tako pomoże i też może dlatego po prostu te lochy będą jutro, aniżeli dzisiaj, ale to jeszcze mówię, zobaczymy ile nam to tutaj zajmie, to przebieranie całe. No niestety runka nie ta. Tutaj jakieś rękawice to na wszystkie cechy. Lecimy dalej. Buciki nie te, jest ulepszona jakość przedmiotu, dobra, super. No i teraz tutaj, o już tutaj mamy czwarty, no i jeszcze nam potrzebny jeden pierścionek bądź też naszyjnik. No to niestety mamy. Tu możemy, chociaż wiecie co, ja tego golda nie mam za dużo, to chyba potek nie będę dzisiaj kupał. Dobra, jest pierścionek, super. No i tym samym, jak sami widzicie, troszeczkę tutaj miejsca mamy mniej, aniżeli mieliśmy na starcie, no ale okej. Dobra, no szukamy itemków, myślę, że nie ma co tutaj się zastanawiać. No mamy coś, mamy jakieś gadki, ile ten pasek nam daje, 282, tutaj 302 i jest dobra runa, więc od razu możemy... W sensie dobra runa. Możemy tego używać zamiennie zamiast tego paska, więc to możemy sprzedać. Ok. Pasek na razie mamy, no standardowo. Na razie będę kupował wszystko, co jest po prostu lepsze. Natomiast później będę tutaj myślał o rękawicach. To jest 289, tutaj jest 301. Dobra. O, mamy tarczę. Tarczę możemy od razu wziąć i podmienić. Na razie sobie ją zostawimy. No i ok, mamy jakieś rękawice. 302, a tutaj mamy ile? 301. Dobra, to te rękawice, wiecie co? Może tutaj dla Barbara ja sobie kupię. Już niech będą, skoro wyleciały, to szkoda by było zmarnować, ale my tutaj się strasznie z golda wycyskujemy, że tak powiem. Więc dobra, no zobaczymy jak nam to wyjdzie. O, i są rękawice, punkty życia 3%, także to czego szukamy, więc to sobie kupujemy. Te rękawice możemy dać do kibla. Wypadły nam dla zwiadowcy. Dla zwiadowcy mamy plus 35, więc jest to jak najbardziej ok. Odzysk klejnotu.
pyk. I tutaj sobie podmieniamy, no te rękawice to już jest, można powiedzieć, świętość, ich już nie ruszamy. Dobra, szukamy sobie dalej. Poczekajcie, co my na razie mamy? Mamy tarczę, mamy pasek i mamy rękawice, więc za wiele nie mamy, no nie ukrywajmy, jest jakiś pasek, ale nas to zbytnio nie interesuje. No nie wiem, czy nie będę musiał kołem zakręcić, szczerze mówiąc. Nie chciałbym tego robić przedawką. O, jest jakaś broń, super, plus 20, ładny rozrzucik, 10% runa, więc oczywiście sobie tą broń weźmiemy, także to jest akurat na duży plus, dobra, pyk. I okej, czyli broń mamy, rękawice mamy, pasek mamy, czyli jeszcze musimy hełm, buty, buty są okej, w sensie no PD nam dają, więc nie jest to nic super, ale dobra, no podmienimy na razie niech będzie. Tutaj cyk. Dobra, czyli jeszcze hełmik i klata z tego co widzę i polecimy sobie do gabinetu. Jak już się w gabinecie przebierzemy, to wtedy będziemy sobie szukać tutaj, będziemy sobie wtedy szukać po prostu już odpowiednich run, nie? Jak już będziemy mieć wszystko nowe, świeżutkie. Są jakieś buty, ale niestety słabe, więc pomijamy. Jak będziemy mieć wszystko nowe i świeżutkie, to wtedy będziemy mogli sobie szukać run, tak jak mówię. No tutaj mamy, zobaczcie, plus 144 i ten nawet nie ma kryształu żadnego jeszcze. To czy my, no dzisiaj już rzucaliśmy do kibla, no niestety musimy to od razu rozmontować, aby nam tutaj miejsca zbytnio nie zajmowało. Dobra, lecimy dalej. Tak jak mówię, no klata i hełm nam są jeszcze potrzebne. Dobrze by było, jakby chociaż jedna z tych dwóch rzeczy była na punkty życia. Mamy klatę, no i niestety odporność na zimno. I czy my tutaj chcemy to podmienić? Tu mamy punkty życia, tutaj mamy tą ulepszoną jakość przedmiotu, więc dobra, to podmienimy, a to chyba też rozmontujemy. Zostawię sobie w razie jedną rzecz do kibelka, jakby co. Dobra, no to jeszcze hełmik. Hełmik nam jest jeszcze potrzebny. I sobie wskakujemy. No tu jest klata dosyć fajna, aczkolwiek premia do złota, więc nie będziemy jej brać. Mamy jakąś broń, ale też nas to nie interesuje zbytnio. Nie chciałbym tutaj warty anulować, wiecie, bo jednak troszkę golda przez to stracę, więc no będę tutaj musiał liczyć na koło, że nas poratuje. Jest jakaś tarcza, ale na wszystkie cechy to nas nie interesuje, mamy rękawice na wszystkie cechy, także nas nie interesują, albo po prostu sobie wezmę jakieś tam wieże, może porobię przy okazji, bo te wieże już tam jako taką mi powinny padać. I wtedy po prostu tego golda sobie zbierzemy. No jakieś tu wyjścia zawsze są, to nie ma co się w sumie przejmować. Tylko sobie po prostu szukamy. No jeszcze hełm nam jest potrzebny, tylko i wyłącznie. No znowu rękawice, niedobrze. Jest jakiś hełmik. Punkty życia 3%, jak widzicie. Aczkolwiek niestety na wszystkie cechy, więc nas to nie robi zbytnio. Mamy tarczę, ale także nie jest to nic wybitnego, ponieważ tarczę już mamy. Dobra. Oj, no lecimy dalej, lecimy dalej. No tak naprawdę można tutaj rolować. O, jest jakiś, to jest słabe i to też jest dosyć słabe, bo słaba runa, zresztą rękawice już mamy z dobrą runą, więc nas to zbytnio nie robi. To jest na wszystkie cechy. Tego jednego dobrego itemku można szukać tak naprawdę w nieskończoność. No nie oszukujmy się, że jednak, o, jest jakaś broń. No nie, no o wiele słabsza. Można ją w sumie kupić, tylko że my już nie mamy golda i tutaj spróbować tym towarzyszom dać. Chociaż nie, no oni tutaj raczej mają bronię, mają całkiem niezłe, mi się wydaje. Ten barbar miał słabą. Dobra, no pomijamy. Jako już mamy deficyt golda, to po prostu olewamy to na ten moment. Dobra, tu sobie wrócimy do siebie i szukamy. No tu znowu hełmik niestety na wszystkie cechy, tak więc no taki hełmik nas nie interesuje. Dobra, paseczek to niestety też. No kurczę, no dajcie ten hełm, najlepiej na 3 cechy i z 3% i możemy lecieć do gabinetu, a nie się tutaj bawić. Znowu tarcza, już nie wiem, która z kolei. Znowu rękawice. Dobra, no lecimy, no znowu pasek, ale na wszystkie cechy. No niedobrze, o, jest klata i klata na punkty życia, zobaczcie, za 1 000 000, więc jest to jak najbardziej spoko. Tam sobie w sumie możemy wymienić barbarowi, plus 24, więc możemy, także mu to od razu podmienimy i nie mamy golda, więc co my tutaj musimy zrobić? No musimy spróbować sobie tutaj, poczekajcie, bo ja tutaj biję w starych itemkach, więc na razie sobie to po prostu tak podmienię. No już tutaj bałagan mi się robi w tym ekwipunku, ale dobra, teraz mamy tak.
i po prostu będziemy musieli no spróbować tą wieżę ubić, więc od razu będą lożki przy okazji. No ale ciężko, szkoda by było tej klaty po prostu nie wziąć, no temu co chwilę zostają jakieś bliskie próby. Co to jest w ogóle? To jest zwiadowca, dobra, no jak tego zwiadowcę popchniemy, to może by, ja wiem, że to jest strata, bo jednak powinienem im tutaj poddawać troszeczkę tych poziomów i tak dalej, no ale sami widzicie, że chciałem się przebrać, ale nie zrobiłem tej jawki, mogłem tą jawkę zrobić rano, dobra, mamy 2,5 miliona, to jest akurat spoko, to możemy sobie rozmontować i kupujemy tą klatę. Ta klata jest już must have, czyli ją układamy sobie tutaj, dobra, to tutaj. No i dobra, ile my mamy tutaj itemków już na te punkty życia? 2 chyba na ten moment, więc o i teraz szukam jeszcze ze złymi itemami. Oj, no niestety to jest ten minus, że nie ma tyle miejsca w EQ jak na przykład na Paladynie czy na takim Berku. Bo jednak można tam sobie to jakoś w miarę fajnie poukładać, a tutaj jak widzicie jest dość duży bałagan. Dobra, mamy buty, ale to niestety też nas nie interesuje, no dajcie ten hełm po prostu. Buty są na premię do złota, więc ignorujemy. Jest hełmik, odporność na błyskawice, no może być dosyć tani, więc spoko, jego możemy już od razu sobie tutaj podmienić, żeby tutaj nie robić bałaganu, to wracamy tutaj i okej, czyli dobra, czyli ze zbrojowni mamy już w sumie wszystko, mamy z tego 2 itemy na punkty życia, więc spoko. Czy my tutaj coś możemy, coś innego, ulepszona jakość, ulepszona jakość, ulepszona jakość? Te tutaj mamy dobre i tutaj mamy jeszcze 2 na ulepszoną jakość. Dobra, lecimy do zbrojowni i w tej zbrojowni będę się tutaj starał, no to niestety na wszystkie cechy. Będę się starał też przynajmniej z 2 itemki na punkty życia dorwać. Przynajmniej taki jest plan. No to jest plus 15. No, a nie mam golda. 900 tysięcy kosztuje. Kurde, no dobra, no tego Alibabę będziemy w stanie. A, bo ja mam znowu złe itemy. Oj, ale tutaj jest dzisiaj zamieszanie na tym wojowniczku. Żeby to jakoś fajnie sobie ogarnąć. Dobra, teraz mam itemki, można powiedzieć, że dobre. I okej, padł za pierwszym. Nie mam miejsca w plecaku, dokładnie, ale to możemy od razu rozmontować. I czy tutaj kolejny by też padł? Padł, dobra, super. No to mamy trochę golda w zapasie. Mamy coś na inteligencję z kamykiem, w sensie z miejscem na kamyk, więc to jest też spoko. Okej, no i dobra, kupujemy to. Od razu sobie tutaj podmienimy, żeby już nie było. Pyk, pyk, cyk i git. I dobra, i lecimy dalej. Szukamy tutaj, jeszcze nam jest potrzebny amulet mamy, czyli jeszcze pierścionek oraz talizman. I znowu szukam ze złymi itemkami, ale na szczęście się nic nie znalazło. No ta ulepszona jakość przedmiotu to jest takie, wiecie, trochę pis na wodę, no bo jednak najwięcej ona daje w średnich obrażeniach broni. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, no to nie jest wcale nie wiadomo co. Więc tak, my tutaj w ogóle sobie aurę, no ściągaj się, my tutaj sobie aurę jutro dobijemy na poziom 6, więc też w teorii moglibyśmy poczekać, no ale nie będziemy się o te kilka statystyk jeszcze na tym poziomie zabijać, więc to też wiecie, nie jest takie must have. Zresztą chciałem wam dzisiaj nagrać odcinek, to też swoją drogą, dlatego się właśnie przebieramy, bo jednak na łowcy będę chciał troszeczkę później coś tutaj podziałać. Dobra, mamy coś, plus 2 ulepszona jakość przedmiotu, no ale to już niestety mamy. Jakby nam punkty życia, to oczywiście byśmy zamienili, ale że nie, no to nie. Tutaj na wszystkie cechy, no to też nas zbytnio nie interesuje. Mamy mapę i jest to mapa 301. Jest to zamiast tego, dobra, no na ten moment podmienimy, żeby było. Cyk, cyk, tutaj podmienimy, tutaj wrócimy sobie tak. I okej, czyli nam jeszcze zostaje w zasadzie pierścionek. Żeby ten pierścionek, wiecie, był taki w miarę okej. Jest jakiś pierścionek, ulepszona jakość przedmiotu, więc możemy go od razu tutaj wziąć. Co dzisiaj chcę wiedźmia, chcę buty, więc to możemy sprzedać. Tutaj możemy oczywiście popodmieniać, aby już to było. I dobra, i szukamy, szczerze mówiąc... W sumie to te gadki też możemy podmienić, skoro to jest ta runa. Na ten moment, to jest tak naprawdę tymczasowo. To już mamy na pewno, to olewamy, to będzie do kibla w razie. To mamy też na pewno, a to bierzemy na bok na ten moment. I okej, ale poczekajcie, a tu jest klata, dobra, już się bałem, że coś, że tą klatę gdzieś zgubiłem. Okej, no tutaj jeszcze sobie porulujemy w tym gabinecie, no to jest niestety męczące o te klepsydry, ale jednak chociaż jeden itemek z tego gabinetu bym chciał na punkty życia, to już bym miał 3. No i jeszcze tutaj bym potrzebował w takim razie 2. Mamy pierścionek, odporność na ogień niestety.
Okej, no lecimy, no są znowu klepsydry, trzymy, tutaj mamy jakość, dobra, jakość i jakość, dobra, czyli jest 5, wszystko gra. Muszę tutaj sam się kontrolować, tak wiecie, po czasie, żeby tutaj czegoś złego nie zrobić, jakichś błędów nie popełnić. Dobra, no lecimy dalej. No mówię, no w teorii jesteśmy, widzicie, przebrani, mamy wszystko nowe na nasz level, ale niestety z tymi punktami życia, no to tutaj można się bawić i bawić. Jest coś, no odporność na zimno, więc nas to nie rusza. No jeden item tutaj stąd na punkty życia 3%. I będziemy sobie wracać do zbrojowni, aby tam jeszcze spróbować coś porolować właśnie na te punkty życia. Tak więc zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Mamy jakiś naszyjnik, no ale niestety szansa na legendarne. Mamy jakiś pierścionek premia do PD. To też nas zbytnio nie robi. Odporność na błyskawice, no tym bardziej, nic szczególnego. Okej, no szukamy, nie ma co się poddawać. No już tutaj widzę, że z 4000 nam się zrobiło 2,5, więc i jeszcze nawet nie jesteśmy w ponad połowie, no bo jakbyśmy mieli 3 itemki na 3%, to byśmy byli. A tak to no tutaj widzicie, że jednak, no to te runy są bardzo kosztowne, no tutaj nie ma to tamto, ale żeby znaleźć wszystkie runy takie, jakie chcemy, przynajmniej na tym etapie gry, gdzie jeszcze mamy te 3%, no bo jednak potem jak już mamy na przykład po 8%, czy ja tam na Berserku mam już po 11% punktów życia, no to jednak wystarczą dwa takie itemy na punkty życia i już tak naprawdę jesteście zadowoleni, więc no tych run, o, są punkty życia, super, więc no tych run można tutaj na ten moment szukać w nieskończoność, a później to wcale już nie jest takie, wiecie, takie trudne do znalezienia wbrew pozorom. Dobra, no czyli mamy 3 itemki na punkty życia, jeszcze tutaj sobie może do 2000 doroluję, może jeszcze się jeden trafi, jakiś pierścionek albo naszyjnik właśnie też na punkty życia, natomiast jeżeli by się nie trafił, to po prostu wrócimy do zbrojowni i tam jeszcze dwóch będziemy szukać tych itemków, zobaczymy czy może się to uda. Dajcie znać w ogóle, czy wam się podobają takie odcinki z przebierania. Ja tam swego czasu nie byłem fanem nagrywania czegoś takiego, zawsze się przebierałem tak jakby samemu, a dopiero później, o, jest papier, jest pierścionek i niestety nic. Swego czasu tam wolałem się przebierać jakby tak jak mówię samemu, no bo widzicie sami, że nieraz długo z tym schodzi. Natomiast od pewnego czasu zacząłem to robić na odcinkach i możecie dać znać, czy wam się podobają takie odcineczki. Czy też może nie. Dobra, no lecimy, szukamy tutaj dalej. No są klepsydry, ale tego nie chcemy. Ile jeszcze? 230 na ten gabinet sobie przeznaczymy. Mamy pierścionek, ale to nas zbytnio nie robi. Mamy pierścionek, punkty życia. Dobra, super. Poczekajcie, czyli my tutaj ulepszoną jakość stracimy jedną. I czy ja tutaj nie zepsułem? Chyba zepsułem. Ale dobra, najpierw sobie już tu podmienimy, to sobie podmienimy. A, to mogłem na razie nie podmieniać, no i zepsułem teraz dopiero, a już myślałem, że wcześniej. Okej, czy my mamy tutaj jakąś ulepszoną jakość przedmiotu? Chyba nie bardzo, z tego co widzę. Więc dobra, no będę musiał poszukać jakiegoś itemku na ulepszoną jakość przedmiotu na ten moment. Zobaczcie, punkty życia 3% i tu znowu punkty życia 3%. Szkoda, że się nie trafiają tak często na wtedy, kiedy ich potrzebujemy, nie? Dobra, tu 9%, tutaj jeszcze może coś. No dać tą ulepszoną jakość przedmiotu, no... Dobra, jest naszyjnik, czyli w zasadzie pierścionek możemy ubrać i naszyjnik na razie zostawiamy. I dobra, czy ja mam tutaj znowu, muszę się sprawdzić, 1, 1, 1, 1, 1, dobra, czyli lecimy teraz do zbrojowni, już mamy dwa itemki z gabinetu magii na 3%, więc jest już to dosyć ciężkie, można powiedzieć, do trafienia, natomiast teraz sobie przejdziemy, tak jak mówię, do zbrojowni, jeszcze tutaj dosłownie jeden item oprócz klaty i oprócz rękawic na 3%, na 3 cechy i jesteśmy tak naprawdę w domu, jeżeli chodzi o przebieranko, no ale zobaczymy, czy faktycznie szybko nam się to tutaj trafi, no mamy tarczę, ale ta tarcza... nie jest nam zbytnio potrzeba, znowu gadki, zawsze jak te gadki widzę, to mam taką nadzieję cichą, że jednak może to będą te punkty życia, tu w ogóle myślałem, że punkty życia 5% mi wyskoczyło, a to łączna odporność, no jeszcze niestety tych run mamy za mało, aby takie fajne wartości tych punkcików nam siadały, dobra, cyk. I okej, no szukamy dalej, szukamy. No tak naprawdę jest tutaj duża szansa na to, aby się trafił na 3 cechy epigina i na, no tu rękawice. Jak widzicie, na 3
na 3 cechy i 3% punktów życia, ale niestety ten itemek, który już posiadamy. Nie mogły to być buty, nie mogły to być rękawice, nie mógł to być hełm, nie mógł to być pasek, tylko są to właśnie rękawice. No niestety, dobra, szukamy dalej, no to na wszystkie cechy. Nie wiem w ogóle czemu sprawdzam na te wszystkie cechy, to już jest takie, że jak po prostu pokazuję, że jakiś epik nam wyleciał, to tutaj też wiem, że to jest na wszystkie cechy, a i tak muszę z ciekawości najechać i sobie zobaczyć, jak to tam, co to tam daje. No bo jednak jak już coś znaleźliśmy, no teraz się powstrzymam na przykład. Mamy jakąś broń, no ale rozrzut kiepski i w zasadzie nie jest nam zbytnio potrzebne. No jakby z jakimś fajnym rozrzutem nam wyleciała, to bym jeszcze dla towarzysza może kupił. Ale na ten moment są jakieś rękawice, ale jakie by nie były, to nas nie interesują. Jest klata, która też nas zbytnio już nie interesuje. Jakie by nie były te... W sensie inaczej, po prostu nie wiem, czy tam dla tych towarzyszy te bronie są w miarę nowe, no ale pewnie jakiegoś tam boosta na pewno by dostały, więc warto by po prostu kupić, jeżeli z jakimś fajnym rozrzutem by się trafiła, no ale tamta była lipna. Dobra, szukamy dalej, nie ma co tutaj, znowu epic, ale na wszystkie cechy, nie ma co tutaj się zastanawiać, tylko sobie po prostu lecimy. Mamy pasek, no i niestety premia do PD, więc nas to zbytnio nie interesuje. W ogóle będę chyba musiał sprzedać buty, o ile mam, w sensie te, bo skoro mi te dają premię do PD, oczywiście już po przebieraniu, to wtedy będę sobie mógł, nie będę musiał wszystkich tych itemków zmieniać, tylko co niektóre. Ale to jak już na spokojnie po tym przebieraniu sobie tak się po prostu zostaną, no bo jeżeli by nam wyleciały buty na przykład z 3% PZ, no to byśmy musieli tak je podmienić, więc po prostu te eku do awki by zostało takie, jakie jest na ten moment. Dobra. Klata nas nie robi. Ile tutaj mamy grzybów? No już prawie 1500, czyli już z prawie 4000 zużyliśmy. Zużyliśmy ile? Nawet nie wiem w sumie. W sensie, no wiem, ale nie chciało mi się liczyć. No prawie 4000, czyli 2500 żeśmy sobie zużyli. Ładna tarcza, ale nam nie jest potrzebna. Znowu broń na wszystkie cechy także nam nie jest potrzebna. Rękawice też nas nie interesują. No cóż, no pasek na wszystkie cechy, nawet nie patrzę. Dropi tych epików dużo, no ale nie jest to, czego my potrzebujemy. Tak jak jeszcze kiedyś można się było na spokojnie przebrać w 500, może tam góra 1000 grzybów na takim weekendzie epickim i mieliście wszystko nowe, wszystko na 3 cechy. Tak teraz jak sami widzicie, nadal tak jest, ale jeżeli chcecie z runą mieć wszystko nowe, z odpowiednią runą, no to niestety na tych mniejszych levelach wcale to nie jest takie super. No tu nam daje 6 średnich, ale rozrzut o wiele mniejszy, runa ta sama, więc chociaż poczekajcie, no może to akurat sobie zakupimy dla jakiegoś towarzysza, spuścimy to w kiblu, wyleciał nam łuk i ile nam ten łuk da? 52, czyli no dosyć sporo mimo wszystko, także spoko, także możemy sobie to podmienić. Dobra, lecimy dalej. Szukamy tutaj dalej, mamy tarczę, która także nas nie robi. Ile tu mam golda? 1200. Mamy hełmik, no ale niestety premia do PD. Więc także olewamy. Hełmik, punkty życia. I zobaczcie, dodaje nam jeszcze pancerza niż ten nasz. Dobra, jest super, przebraliśmy się. Odzysk klejnotu, od razu podmieniamy. Cyk, cyk, cyk. Ile mamy tutaj punktów życia? Poczekajcie, my tutaj sobie już ubierzemy się. Tutaj już sobie dodamy, może tutaj trzeba zrobić dziurę i z tych dwóch odzyskać klejnot, pyk, pyk. Tutaj robimy tak, tu robimy tak, to na razie nie jest istotne. I punkty życia 15% i wszystko nowe, więc jestem jak najbardziej uradowany. Dobra, to eku sobie zostawiamy. 23 minuty odcinka, więc wiecie co, jeszcze tutaj jakieś lożki wam mogę poklikać, coś tutaj możemy podziałać jeszcze. To sobie wszystko posprzedaję, bo już mi się raczej nie przyda. Także to możemy sprzedać. Tarcza zostaje oczywiście do kibelka na jutro. Dobra, no i wejdziemy tutaj w te lochy, jakiś portal dobijemy, bo już na pewno padnie. I może tutaj to 13 pięterko, ono powinno dosyć szybko nam tutaj paść. No mamy o wiele więcej HP dzięki tym runom, bo wcześniej mieliśmy chyba około 10%, teraz mamy 15%. I dokładnie, padły, dostaliśmy jakąś tarczę. Troszkę jest warta, ale słabsza od naszej, więc też będzie do kibla. Także super, tą walkę wam mogę pokazać. I wiecie co? Tutaj kogo my teraz mamy? Mamy Liczy Krupę podłego i to jest zwiadowca. Więc z nim już tutaj raczej może nie być wcale tak kolorowo. No bo to jest jednak, wiecie, zwiadowca, a my jesteśmy wojownikiem, więc z nim tutaj już może być dosyć ciężej. Dobra, najpierw wam w ogóle jeszcze pokażę walki.
Pokażę wam tego komendanta Kome oraz pokażę wam ten Esteros, który nam padł, bo padł mi Esteros tutaj w międzyczasie, jak nie nagrywałem nic z tego wojownika, więc wam to oczywiście zaprezentuję, żeby nie było. Jak tutaj ta walka? No to jest walka dwóch wojowników i to dość potężnych dwóch wojowników, więc mimo wszystko będzie ona troszeczkę trwała. No tutaj blok za blok, wymiana. Dwóch potężnych kloców się bije, że tak powiem. Jeden i drugi mocny. No tutaj ładny hitek nam, no i tu nas zablokował. Ten kryt 2 miliony dosyć fajny. Znowu 2 miliony. Te 3,5 miliona, no te kryty tutaj pod koniec nas delikatnie uratowały i okej, okay, pokonany. 235 milionów PD. Czyli szkoła magii, którą robiłem na Paladynie, chyba tam 17, dała nam wczoraj 200 tysięcy, o ile dobrze, w sensie 200 milionów, więc macie, no ile te nowe lochy dają, macie przykład po prostu. No i teraz tu ten RMP Tyrem, to jest mag, zobaczmy jak tutaj, no tutaj dwa krytyki z rzędu, on żadnego. My teraz zwykły, on też zwykły, no i on teraz na koniec mocnego kryta, no ale my też. I taką broń dostaliśmy, już się jej pozbyłem, no ale w każdym razie padł. Dobra, tutaj na razie nic, dobra, może wejdziemy sobie do tego Esterosu, mamy tutaj Holundera, no ten Holunder to też jest wojownik, ale myślę, że przy odrobinie szczęścia byśmy byli tutaj w stanie go pokonać mimo wszystko, więc poklikajmy tutaj może na niego, nie wiem ile, do 1200 powiedzmy, te 150 prób, zobaczymy. No jednak powiem wam, że jak się przesiądzie z takiego łowcy na takiego wojownika, no bo jednak wcześniej miałem łowcę, teraz mam wojownika, to jednak wam powiem, że dosyć ciężko to idzie, w sensie topornie te lochy wyglądają, no bo jednak wojownik nie przechodzi przez te lochy jak przecinak, co za tym idzie, no my nie jesteśmy tutaj wcale jakoś do przodu jak te berki, łowcy i zwiadowcy, powiedzmy, nawet się zrymowało, no ale jak sami widzicie, dosyć ciężko nam każdy loch idzie, mimo że itemki mamy na swój level, mamy je świeże, mamy je nowiutkie, dobra, padł, super. I dostaliśmy jakiś epik, to tak, że będzie do kibla, no już trudno, bo na wszystkie cechy. I okej, okay, poczekajcie, czy ja wam tą walkę pokazywać, może już dzisiaj olejemy, może wam tam na jakimś odcinku podsumowującym wam tą walkę pokażę, po prostu ją sobie tutaj zapiszę, bo nie ma co tracić czasu. No i dobra, i mamy kolejnego, Diego Groźnego, to jest dosyć podobny wojownik do tego Holundra, w sensie no wiadomo, jest mocniejszy, ale jednak jak się robi Holundra, to i się tego Diego powinno zrobić w teorii, zresztą przeważnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten Esteros, więc no po prostu zobaczymy, czy jest tutaj szansa, aby go ubić. No na pewno też przydałaby nam się broń na samą siłę, jeżeli tutaj chodzi o walki z wojownikami, bo mimo wszystko no, ta broń na siłę pomaga, nie? No bo jednak oni nam mniej biją, my tutaj te hity dosyć mocne walimy dzięki temu, no ale że ta nasza broń ma taki fajny rozrzut i fajną runkę, no to na ten moment myślę, że jeszcze nie ma co tutaj jej zmieniać, tylko tutaj parę tych leveli sobie wbijemy mimo wszystko. No dobra, no myślę, że nawet do 1000 grzybów na niego zlecimy, no bo on jednak nam jeszcze tutaj trochę expa da. Potem kolejny to jest Max, z tego co pamiętam, no i na nim już jest długi przestój, długo go nie zrobimy. Tak więc na tego jeszcze tutaj troszeczkę powydajemy. Wierzę, myślę, czy klikać, może poklikam. Zawsze trochę golda tam do pierwszego jakiegoś bloka, bo jak widzieliście, te wieże dosyć fajnie nam tutaj szły. Więc do jakiegoś tam pierwszego bloka sobie machniemy tą wieżę na szybko. Zobaczymy, czy tam w ogóle jeszcze jakieś poboczne lochy, to tam po 10 grzybów na nie zużyję, żeby zobaczyć, czy coś tam padnie w ogóle. Tornado jeszcze przecież mamy, zapomniałem o tornadzie. Dobra, to wiecie co? To tak na 1100 myślę, że się zatrzymamy. Bo jednak to tornado faktycznie jeszcze jest tutaj dosyć istotne. Dobra, no na razie nie chce nam się poddać, więc szkoda. Wejdziemy sobie tutaj do tej wieży. Coś może im tutaj pozmieniamy. Jak widzicie, pada ta wieża dosyć fajnie. Okej, ta też szybko, kolejny szybko. Niestety nie mamy tutaj miejsca już u kowala do rozmontowania. No ale dobra, no i widzicie, mamy 14 milionów, więc sporo. Dobra, na razie tą Kunegundę, może ja wejdę do kowala, żeby przypadkiem nie rolować itemków, jak ją tutaj ulepszam. Czy ją się uda do 2-4-1, czy nie? Zobaczymy. No nie, z tego co widzę się nie uda, troszeczkę brakło i okej, okay. To jest na wszystkie cechy. Więc możemy sobie to od razu wyrzucić. To dla kogo? Zręczność dla Kunegundy i to jeszcze chyba na... A nie, premia do BD, już myślałem, że PZ, ale okej. Okay. Także to sobie oczywiście podmienimy tutaj dalej. Znowu mamy na zręczność, no Kunegundę wzmocnić jak najbardziej na plus dla nas. O, i zobaczcie, to nam daje plus 7, więc mogłem najpierw spojrzeć, no ale dobra, nieważne. Tu coś dla maga.
plus 42, więc także mu wymienimy. No dlatego ja tutaj na razie tych pachołków nie przebieram, bo jak sami widzicie, nie jest to aż tak wymagane, no bo jak sobie robimy te lochy, to tych pachołków się tak jakby ubiera, sami się ubierają, o, może w ten sposób. Dobra, no kolejna padła, no idą te wieże dosyć ładnie, przedawką zawsze spoko, zawsze jakiś boost do golda, zwłaszcza w ten event. Okej, okay, tutaj mamy kogo? Mamy zwiadowcę. No i ten zwiadowca już tutaj jakiś opór nam stawia mimo wszystko, więc myślę, czy już tutaj po prostu na nim na ten moment nie zakończyć. To jest wieża 64. No poczekajcie, poczekajcie. No dobra, jeszcze z 10 prób na niego, jeżeli nie siądzie, to... A, jednak siadł, okej, okay, nieważne. Mamy coś znowu dla zwiadowcy, plus 7, więc nie jest to wcale takie dobre. Tutaj mamy minus 12, ale to jest broń, więc broń sobie zostawimy. Co tutaj mi daje w ogóle malutko? Malutko mi tutaj daje na pewno, no te tarcze to musimy zostawić. Dobra, no po... Do czego to jest? A, to jest do inteligencji, to możemy w sumie sprawdzić. Plus 14, no to nie jest wcale takie złe. Także sobie możemy popodmieniać, ok, cyk, cyk. Dobra, to na razie zostawiamy, no i lecimy dalej. Próbujemy, czy jeszcze jesteśmy w stanie tą wieżę popchnąć. Teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika. No w teorii powinien paść, ale czy padnie? Padł, ok, nieważne. Tutaj mamy lwa rannego, co gorsza. Ok, padł i tutaj już tą Kunegundę możemy do swojego poziomu dobić. I teraz bym chciał sobie tutaj wojownika zacząć ulepszać. No jak sami widzicie, nawet przedawką już jesteśmy w stanie ich dosyć mocno tutaj wzmocnić. Okej, okay, nie ma golda. Dobra, to mamy coś dla maga. Plus 9, więc wcale nie jest takie dobre, to jest na wszystkie cechy. To możemy w sumie też się pozbyć na ten moment i dobra, lecimy dalej. Mamy syrenkę. Syrenka to jest zwiadowca. Coś tutaj długo magów nie ma. No na magu raczej byśmy się zatrzymali, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jak widzicie tutaj, że co chwilę jacyś zwiadowcy, co chwilę jacyś wojownicy, natomiast magów nie ma. Dobra, no jeszcze te 10 grzybów na tą wieżę, żeby tutaj też nie marnować nie wiadomo ile. I lecimy dalej. Dobra, jakieś poboczne lożki, spróbujemy ten hemoridor pchnąć. Czy on nam tutaj padnie? No, może i by padł, ale nie ma co. Tak jak mówiłem, po 10 prób na szybko, czy tutaj coś jest do zrobienia, ci to na pewno nie są do zrobienia. Szkoła magii tym bardziej nie jest do zrobienia. 13 piętro raczej nie. Nordyccy bogowie, czy ja tego machnę? Też jeszcze nie machnę. Dobra, no to lecimy do tornada. I w tym tornadzie będziemy tutaj starali się popchnąć. 242 level i już nie mam miejsca w plecaku. Ok, jakieś buty są, ale ja tu się muszę pilnować, żeby nie sprzedać swojego EQ. Ale z tego co widzę, nie mam żadnych butów, więc wszystko po prostu sobie sprzedaję. Tak, o, dobra, lecimy dalej. To tornadko, jak sami widzicie, leci jak szalone, no bo jednak jak się przebierzemy, no to jednak tornado jest to taka rzecz, która siada dosyć szybko. Znowu żadnych butów niestety. No tutaj też w teorii powinienem czekać, aż wiedźma będzie chciała któryś z tych itemków i dopiero je dawać, ale jak sami wiecie, nie mam na to czasu, ani też chęci. Trochę golda na tym tracę, to oczywiste, no ale jednak nagrywam odcinek, więc po prostu lecimy do przodu. No będziemy chcieli 200 tornadko dzisiaj sobie pchnąć, dobra. To dajemy, no zaraz dobijemy 243 poziom, przepraszam. Dzisiaj tak trochę chaotycznie mi się wydaje, ten odcinek prowadzę, no ale to nic. No jak widzicie, sporo się dzieje, więc i troszeczkę chaosu się wkrada. Dobra, to możemy sobie do wiedźmy, to możemy sobie tak. Tego możemy jeszcze tutaj ulepszyć, głównie Tom, ale mi chodziło o tego. Czy my jesteśmy w stanie? Jesteśmy w stanie nawet do naszego poziomu. Dobra, super. I teraz lecimy z magiem. Też już go tutaj podekspimy, aby nam w razie pomógł. Okej, okay. I wiecie co? Tak sobie myślę. Dobra, jeszcze tutaj to tornado poklikam do jakiegoś pierwszego, większego bloka. Ale tak sobie myślę, że chyba nagram jeszcze dla was jeden odcinek, na przykład jutro, z tego wojownika, gdzie sobie będziemy tutaj. Widzę, że wojownik, więc to już jest taki, można powiedzieć, mocniejszy blok. Więc ja jeszcze dla was nagram na przykład jutro tutaj odcinek z tego. Ja sobie tutaj dzisiaj zrobię awkę, podekspię sobie tego maga do swojego poziomu. I tutaj jak widzicie, mamy grotę korsarzy, mamy ołtarz szmaragdowej łuski. No to nam pewnie dosyć szybko by popadało, jakbyśmy tutaj dokładnie poklikali. No jednak jest to kuszące, nie powiem, że nie.
Ale okej, okay, no poczekajcie, no może tutaj jeszcze coś machniemy. No mamy 6 na 10, więc już w teorii możemy kolejny kluczyk zdobyć. Tu mi jakaś broń w ogóle poleciała, z tego co widziałem. I ta broń jest dosyć dobra, no oczywiście nie będziemy jej tutaj dla siebie, ale na przykład dlatego, w ogóle tu by mi się też gem przydał do tej broni. To nie było w kiblu, więc to możemy sobie dać tu. To możemy sprzedać, to jest hełm nam potrzebny. To możemy na razie zostawić, to jest broń, którą sprzedamy. Dobra, tutaj tego maga jeszcze delikatnie podekspimy. No i dobra, i czy my tutaj jesteśmy dalej w stanie coś popchnąć? Spróbujmy jeszcze troszeczkę, zobaczymy czy... Dobra, padł, super, mamy teraz... To był smok chyba mag, ale nawet nie spojrzałem, czy to faktycznie... Czy mag, czy wojownik, wydaje mi się, że mag, ale to tam nieistotne. No i teraz mamy meduzę, no meduza to już jest mocniejszy rywal, bo to jest jednak mag i ma tego HP dosyć sporo. Ale też padła, zobaczcie, kurde, czy my to dzisiaj zamkniemy. Mamy coś dla zwiadowcy. Plus 20, więc jak najbardziej możemy mu to dać. Pyk, to wracamy tu, mamy jakieś rękawice, ale to są na wszystkie cechy i to jest na wszystkie cechy. Na razie jedną rzecz sprzedamy i dobra, lecimy dalej. Czy my jesteśmy to w stanie jeszcze przeklikać? Okej. No i teraz mamy króla jaszczurów. Król jaszczur to jest zwiadowca, więc on jest dosyć mocny, no i to jest boss zresztą. Tak więc no, o tam 130 tysięcy, kurde, no on też jest do zrobienia. Padł, dobra, i mamy 245 level. No do 250 jeszcze dosyć ciężko nam. Nie będę tutaj ukrywał, no to tylko plus 9, więc olejemy na razie. To może nam się w sumie dla zwiadowcy przydać. No dokładnie, przyda się, więc podmienimy. Dobra, więc no tak naprawdę mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Troszeczkę dłuższy, ale mimo wszystko tutaj dosyć duży progresik wydaje mi się, że zrobiliśmy. No to pozamykaliśmy, więc teraz czekamy na klucz do toksycznego drzewa. Jeszcze to tornado byśmy mogli jako tako pocisnąć. Tu jeszcze może ten Esteros mi się wydaje, że byłby do zrobienia. Ale to może jutro, może za dwa dni jeszcze się tutaj na pewno wzmocnimy, jeżeli chodzi o expa, jeżeli chodzi o golda. Bo tak jak mówię, no teraz do poniedziałku będą te wszystkie eventy aktywne. Więc na pewno jakieś wzmocnienie wleci i wtedy jeszcze pewnie pocisniemy sobie kolejne lochy. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów, zostawić komentarz o treści, właśnie o jakiej treści? O treści, no to jest dosyć ciężkie, powiem wam. Kurka, co by wam tu zadać? Jakie zadanie? O treści tornado, bo na następnym odcinku będziemy starać się jeszcze to tornado docisnąć, więc zostawiajcie komentarz o treści tornado, ja przypnę serduszko, lajki, subskrypcje z dzwoneczkiem przede wszystkim, bo znowu tam mi się skarżyło pod, nie wiem pod którym w sumie, pod odcinkiem chyba z wtorku. Chociaż nie, dzisiaj piątek, pod odcinkiem ze środy mi się skarżyliście, że znowu nie dostaliście powiadomienia, więc pamiętajcie o subskrypcji, o dzwonku, komentarzu, łapeczce, Discord dla widzów też jest tam w przypiętym komentarzu, więc wbijajcie. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!